moi drodzy, pragnę zawiadomić, że zrobiłem w tym odcinku dużą gafę, ponieważ ostatnio podpiąłem sobie sprawę tę moją kamerkę internetową i głos mikrofonu nagrał się z niej, a nie z mojego mikrofonu, którym nagrywam teraz. Także ten odcinek będzie miał głos tragiczny, ale nie miałem możliwości go nagrać jeszcze raz. W przypadku Insight mogłem, niestety w przypadku Raymana nie mogę. Także mam nadzieję, że nie będzie z tym aż takiej tragedii i że i tak wam się będzie podobać. Następny odcinek będzie już oczywiście naprawiony. Przepraszam i mam nadzieję, że enjoy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony MC Auto, przed wami kolejny odcinek z Raymana 3 Hidden Harbor. Mamy kolejny poziom i jesteśmy na statku. Zobaczmy, co musimy tutaj zrobić. Andy! Mój maleńki Andy! Płyniemy do ciebie! Sprawa wygląda następująco. Otóż... Stary, widziałeś? Palne wielkie ryby, nie? To jest ten ryby. Jesteśmy na statku i musimy się bronić przed najeźdźcami, dosłownie. Widzicie? Mamy armaty 4, w które możemy strzelać. Armata na tyle jest najcięższa do trafienia, ponieważ... do uderzenia. Ponieważ musimy tam żółtą puszką wlecieć i to potrafi być problematyczne, niestety. Dobra, to teraz z lewej strony ktoś płynie. No i tak, i musimy przetrwać, mamy życie statku, to aktualnie trzeba powiedzieć, że jest albo nasze, albo statku, nie pamiętam dokładnie jak to działało. Ale musimy przetrwać do momentu, w którym ten żółty pasek nie zniknie, bo to jest pasek bossa, mini bossa, bądź wszystkiego naraz, prawda? Tutaj mamy sekret ogólnie, będę chciał do niego z niebieską puszką skoczyć, udało mi się. Super, bo nie chciałem z puszką do niego skoczyć. Chyba potrąciliśmy rybkę. Globalnie myślę, że to są ryby. Mało tego, on Andy uważa za kogoś, kogo trzeba uratować. Wiecie o co chodzi, że refluks go porywał. On tak uważa. Nie widzi Andy jako zagrożenie realne, nie? A Andy zagrożeniem realnym jest. Tylko Globalnie oczywiście tego nie widzi. Okej, tu ktoś płynie, nie, tu ktoś płynie, nie. Z przodu ciężko mi będzie zobaczyć tak szybko, z przodu ktoś płynie. Ale dwa, uderzymy jeszcze tutaj. Tak, po chwilę też uderzymy jeszcze tu, aby ktoś się pojawił. A tak zawsze robi, zawsze działa. Idziemy na tył, bo właśnie, na tyle długo nikogo nie było, więc... Dobra. Tu uderzymy. Też kilka razy. Dostajemy za nich punkty, więc warto wszystko to robić z puszką, prawda? Przepraszam, tylko to było niechcący. Jest co? Tak. On zrobił taki głos, który oznacza, że się naśmiewa, wiecie o co chodzi, że o, nie chciałem ci tego zrobić, hehehe. Ale on faktycznie go interesuje od tej ryby. Pewnie chcą się pobawić, ale się Andreu cieszy. To ja już nie wiem, co Globox myśli, tak szczerze. Okej, muszę się pospieszyć, bo trochę tutaj... Trochę zaniedbałem tutaj ten statek. O nie, znowu Kraksa, nie możecie pływać głębiej! Globox, ile razy mam ci powtarzać, to są... Prawdopodobnie bioklumy, albo pijaci, albo cokolwiek. Może to w ogóle nie są rybki? Może to delfiny? Chyba dalej nie szczakim. Może to są pijaci właśnie, bo to jest woda, płyniemy z taskiem. Może to są pijaci, może to jest nawiązanie do Raymana dwójki. O, gardeją, o tym nigdy pomyślałem. Ciekawa rozmina, ciekawa. Za chwilę będziemy to kończyć. Super. Bum, bum. Rayman, tyle. Cel już super. Blisko. Uratujemy Andre! Jestem królem świata! Aktualny poziom nazywa się Szczyt za chmurami. Zobaczcie zaraz dlaczego. Jestem królem! Tych wód. Elegancko. Sakset tam wtedy trochę inny jest niż ten, którym płynęliśmy, no ale... 100% oczywiście, oczywiście! Oczywiście! Ten jeden poziom pustynnych narenów, no. Babel, potem dobra pasta. I ta muzyka. Superowo. Okej, okay, co musimy teraz zrobić? No, tego nie chciałem robić, nieważne. Musimy tego tyła popchnąć, ale nie mamy miejsca, gdzie on może umrzeć. I teraz uczymy się, że nie wiem, czy to było wcześniej, ale czerwona puszka tego typa załatwia. A, to było na statku było nasze życie, musimy pamiętać o tym, okej. Okay. I za pomocą czerwonej puszki możemy te kule śnieżne też rozwalać, jak widzicie. Mogę w sumie się wrócić po puszkę. Miałbym prościej. No ale dobra, powiedzmy, że sobie jakoś... Nie, nie pojedziemy sobie, musimy po czerwoną puszkę iść.
To jest tutaj tragedia, jeszcze zbieram takie sztabki bez puszki. Oj, 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 ten poziom może nie należy do najbardziej udanych, to da szybko. Bo to cały czas tutaj spada, dopóki nie wejdziemy na kulę. I tu jest ciężki moment, żeby tego gościa popchnąć i jeszcze na kulę uważać. No, jeśli nam przeszkadzają, te kule mogą spać na nas. To jest ciężka sprawa. Dobra, udało się. No i dostałem pysk, tylko zabrałem życie, no świetnie. Zamienienie wyklumów na lumki czerwone też jest... Zbieram jeszcze, bo chcę puszkę tutaj niebieską, bo to będzie zaraz. Zamienianie mokrumów w czerwone lumki też daje nam punkty, więc to trzeba też robić. Znaczy, trzeba, nie trzeba, zależy. Shit, shit, shit! Jak z tych początku tego poziomu tak nienawidzę, naprawdę. I tu jedynie niesamowicie. Okej, mamy niebieską puszkę. Sukces. Idziemy teraz tu, kule już nie lecą. Super. Tutaj. Okej. Zobaczmy, mamy wszystko. Mogliśmy zebrać więcej. No ale... Życie. Okej. Okej, udało się. Teraz chciałbym tu skoczyć. Super. Daje mi dużo punktów z tego teraz. Możemy mieć jeszcze więcej, jak się pospieszymy. Okej, pięknie. I teraz mamy na plumy tych czołowce. Na sumie ich elitarnie, ten myśliw to będą elitarnie. O, to się udaje, to nazwa. Oho, pojawiają się lawigrafty znowu. I tutaj się uczymy też, że lawigraftów nie możemy złapać na hak. Nie możemy ich tymi ścipcami złapać. Tu musimy iść normalnie, niestety. Też się opasa opuszkę wrócić podczas walki z lawigraftami po niebieską oczywiście. No i dostajemy punkty dodatkowe. No ale już powiedzmy, że ubijemy je normalnie. Naprawdę jeśli chodzi o możliwości dodatkowych punktów i wszystkiego, możliwości jest masa, żeby to wszystko robić. Zabijkę w tamtych właśnie jeszcze raz albo dwa razy spotkamy, jeżeli dobrze pamiętam. Raz na pewno. Cholera. Dwa razy spotkamy, tak. Tak? Nie, raz, przepraszam. Zagadam, raz się spotkamy jeszcze. Z tymi typami. To tak, jeden... Już? Jeszcze nie? Halo. Nie bić. Teraz, dobra, został jeden. Został jeden, to próbuję tego się zmieniać ataki, w sensie on częściej właśnie wykonuje taki atak, bo nie ma już brać, nie ma po co bym już brać do tego niebieskiego portalu, nie? Czy do tego pola siłowego, czy co to było. Ponieważ nie ma drugiej osoby, żeby mnie zestrzelić, a tu mnie nie zadaje obrażeń. Więc ja bardzo ładnie pomyślała. Elegancka. Nie, dostałem 250 tylko. W sumie nie opłacało się, ponieważ po puszkę iść. No mniejsza. Tu jeszcze pozbieramy sobie kształki. I za wiele będziemy mieć sekret tutaj. 1, 3, 2 są sekrety na poziomie. Jak zobaczę, to przypomnę. Teraz mogę powiedzieć. Mi się wydaje, że jeden. Ten poziom ogólnie jest bardzo krótki. Na tym poziomie jest bardzo dużo puszek, co jest ciekawe. Strasznie dużo puszek na tym poziomie występuje. Zawsze to zastanawiało, dlaczego tak. Okej, tu sobie pójdziemy na szybko, ponieważ tutaj mamy bałwanki, które możemy rozwalić, widzicie? Nie zdążyłem, no trudno. Wydobowane się ciężko rozwala, a jest dużo hajsu. Okej, my się wrócimy, bo tutaj był sekret. Byłem łasy na punkty, ale coś mi nie pykło. Znaczy pykło, dużo punktów zebrałem. To zbieram jeszcze więcej. Proszę bardzo. Sprawa jest taka, idziemy na prawo, tutaj. Tu wygramy te kształtki i szmajak. 6000 punktów. Nie wiem, czy by to wykręcić więcej. Wolałem nie ryzykować. Czy tu zostawiam jakieś kryształ? Nie. Nie, dobra. Kryształ lubi szmajak, wiadomo. Okej. I tu wychodzimy z tego sekretu i się muzyka otwarła, lolo. Nie wiadomo, czemu tak jest, ale tak jest. Okej, i możemy iść dalej. To jeszcze nie koniec sekcji. Tu będziemy mieli jeszcze kilka puszek. Mamy czerwoną, na przykład. Na tym poziomie jest tak strasznie dużo puszek. Tu otwieramy to, mamy puszkę pomarańczową. Strzelamy w tego typa. Co chwila to jest jakaś puszka, po prostu. Jakby gra... Wstałem pysk, jak stanowo. Jakby gra testowała to, jak to przed nam z niej pójdzie, wiecie o co chodzi.
Ja się tutaj wrzucę czerwoną puszkę, ponieważ mamy bałwanek, a czerwona puszka rozwala bałwanka jednym strzałem. W sensie każdą jego część jednym strzałem. No jak widzicie. A z puszką to jeszcze dużo, dużo punktów dostajemy za to. Okej. Okay. Nie potrzebujemy tego zbierać, to jakie to była tylko po tego typa zabić. Chociaż jestem ciekaw, czy zabijmy tego typa bez niej. W sensie, czy bym był w stanie wejść tutaj na górę i go skosić. Możliwe, że tak. Tu jest kryształek. Idę po niego. Nie mogę nie zostawiać. Gdyby nawet dwa, to tym bardziej. Tu mogę w ogóle wskoczyć. Nie potrzebuję balonu. Ach, stary, co? Tak, ja niestety się kończy. To jest. Będą jeszcze dwa poziomy po tym. Będzie koniec. Trochę smutek. No ale wiecie, jak trzeba, to trzeba, no nie? Widzenia panu? Proszę punktu za pluma. Skakuj! Nie! No trudno. I tu patrzcie, mamy tutaj puszkę. Wszędzie, są wszędzie puszki, naprawdę. Potrzebujemy do tego typu puszkę. Okej, okay, pomniejszymy was, panowie. Tutaj zabity i tu zabity i jeszcze puszkę za to. Zajebiście, nam poszło. No nie, rozumiem to świetnie, gdybym... Ej, to ja poprawnie użył. No nie, dobra, zypałem straszliwie. No nic, co mam elitajnego? Jest elitajny czy normalny myśliwy? O, nie, to jest elitajny. Myślałem, że to jest myśliwy, bo czasami są też myśliwi w skórce elitajnej. Nie wiem, czy to jest spójny, czy tak ma być? Ale tak czasami jest. To jest cały czas, powiem wam, cały czas to jest jedna i ta sama sekcja. To jest niesamowite. Ten poziom jest mega szybki. Jeżeli się wie wszystko i zna się i tak dalej, to przez ten poziom można przefrunąć dosłownie. O, piękny, piękny padł na to, idealnie. Tak, słyszę cię. Jeszcze jedna puszka. Wspomniałem sobie o tym. I dzięki temu mogę sporo punktów uzyskać. Jeszcze od tego typa. 1000 punktów, 1200. 1120, przepraszam. Wow. Tyle punktów tu jeszcze nie zbierałem nigdy. On się w ogóle nie będzie pozganowywać, jak się chce. To jest piękne. To jest jeszcze tajny. No mamy myśliwy jeszcze, gadem. Strasznie mało miejsca na taką walkę. No ale taka walka tu jest niestety. Ok, to idziemy na górę. Potem. Tu jest kolejny bombiarz. Miotacz bardziej. Ok. Witajny, kolejny. O, tu jest nieco walka, co? Przeprowadzający lokum, nie będziemy jeszcze na kastence. Są lokum, którego nigdy ludzie nie mogli zabić, no nie? Pięknie. Nie poszła ta walka tak źle. Dostałem mniej razy niż myślałem, że dostanę. Powiększenie życia. Niebieska puszka. Musimy się teraz tą puszką wrócić na sam początek poziomu, to naprawdę. Na sam początek. No może nie całkowicie na sam początek, tylko na początek tej sekcji, jak tu spadliśmy na dół, ponieważ potrzebujemy tu na górę wejść. Dokładnie. I tutaj się wam pokażę myk, ponieważ chodzimy tutaj. Wiadomo. To jest pierwszy hak. I w momencie, w którym ten hak dostaniemy, krzyczymy okno i on tu będzie na dół, ale zaraz tutaj w tym miejscu powinien zaraz być. Tutaj, tutaj jest, okej. Okay. I jak go rozwalimy, on ma dole nad sobą. Ten okno nie jest potrzebny, żeby go załatwić, ale on tu jest i dzięki temu pojawia nam się tutaj niebieska puszka. No, proszę bardzo, pięknie. I teraz możemy iść. I to będzie już koniec sekcji, jak tam wejdziemy. Zostaje nam jeszcze jedna sekcja, to nie powinna być ciężka, a to jest strasznie fajna. Jeszcze jest zobaczek, ale podarujmy sobie go, nie będę go zbierał. Niech sypnie się. 100% oczywiście, no bo oczywiście. I teraz, ta sekcja jest, nie jest ciężka, ale jeden moment na niej jest ciężki. Tak jest. Ok, mamy tutaj boksera, zapomniałem ich nazwę, kiedy... O, zrobiłem... Da się uderzyć na pluma. Przed tym, jak magia się na nowo pojawi. Niestety mi się to udało. A co mówię niestety? Bo nie dostanę punktów za nich, no nie? Ja teraz zbyłem... Zbyłem kryształki, ja tylko chciałem już tą skrzynkę teraz otworzyć. Okej.
Sprawa wygląda tak, że tu mamy deskę, wchodzimy do tego pomieszczenia i jedziemy na desce. Nie wjechałem na górę, to były kryształki. Jak kręcimy się w powietrzu, dostajemy punkty. Oni na listy zrobią, co jest niesamowite. I tak Globox mówi, musimy go wyprzedzić w wyścigu na dół. W tym miejscu jest jeden szmarak, który jest najcięższy do zrobienia w całej grze. I to nawet nie żartuję. Ten szmarak jest ultra ciężki do zrobienia. I musimy jakoś górą jechać, żeby potem zeskoczyć. Dlatego ja staram się jechać w miarę górą i skakać dużo, żeby punkty sobie robić. Te punkty za obecność w powietrzu są tylko za pierwszy przejazd. Wiem. Jeżeli to nie wyprzedzimy Globoxa, to robimy to wszystko jeszcze raz. Robimy to wszystko opowa, więc musimy się postarać. Okej, tu idziemy na górę. Tak, tu pamiętam, że tu jest to miejsce. I ten skok jest ciężki tu. Jeden i drugi, bo tu bardzo łatwo jest spaść. Okej, po drugiej stronie skaczemy teraz, na drugą stronę. Okej, i teraz tutaj, w tym miejscu. Nie mam zielonego pojęcia, jak ten szmarak zebrać. Nigdy nie wiedziałem. Udało mi się kilka razy, ale tak nigdy nie wiedziałem. Widzicie? Kurde, ciężko. I nie wiem, czy dogonimy Globoxa teraz. Jeżeli nie, to spróbujemy sobie szmaragdem jeszcze raz. Ale pomyliśmy dogonić, ponieważ na końcu tego poziomu jest pewien myk, który możemy wykorzystać. Ja wiem. Staram się jeszcze punkty sobie, jakby trochę nie zebrałem. A tym bardziej szmaragdu. Tutaj, w tym miejscu, jak w bobsleju, jedziemy po ściankach. A nie wiem, czy to dogonimy. Cholera. Udało się. To tego szmaragdu nie zbierzemy. Niestety. Okej. Okay. O, aż mi się cieplej zrobiło. To jest, moi drodzy, huta, to jest... To jest fabryka, tak dosłownie mówiąc. A wiecie, że w fabrykach jest gorąco. Czy na produkcjach też jest gorąco. Wielką maszynę. Z takiego zimnego klimatu do takiego ciepłego klimatu wejść. A z człowiekowi się cieplej robi po prostu. Andy gdzieś tu jest, czuję to. Co poradzę, że polubiłem maluszka? Okej, tutaj będzie rozmowa. Jak widzicie, jest to kwatera Ambroklumów. Następny poziom jest to poziom przedostatni. I to też będzie ciężki boss na końcu. Także oglądajcie nas odcinek, ponieważ będzie fajnie moim zdaniem. Jak na razie żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Bye. Do zobaczenia w następnych filmach. Zajmę na 3. Trzymajcie się. Pa, pa.